into the jungle. Cześć, to Madzie, witajcie w kolejnym odcinku Don't Starve Together. Jest ze mną moja drużyna kleszczy, czyli Teo. Jestem. I Ania. Jestem. Może miałam mówić Teo i Ola, to było dziwne. Nieważne. W każdym razie my jesteśmy drużyną kleszczy i jest z nami drużyna Lam, czyli Kina. Jestem. I Młotka. Jestem. Tylko dziewczynki są koło portalu, my jesteśmy w obozie, więc dziewczynki do nas dojdą, ewentualnie od ja po nie wyjdę. Od portalu w górę. Od portalu w górę, tak. Ścieżką najlepiej. Czekajcie, wy jesteście, tu jest portal. Tak, ta ścieżka, co jest tak po prawej, to do góry, potem macie cmentarz, potem macie kamieniołom, a potem pustynię i od pustyni na prawo. Ta ścieżka tak na prawo, do góry, bo ta ścieżka odbija w prawo. Dobra, to tak, czym my się dzisiaj zajmujemy? Zima idzie, to możemy ten drewno zbierać. Nie powiedziałam, jak łapać. Olać kinę! Kino olewamy, ona i tak się zgubi. I zima idzie. Damy radę. Kinuś, zbierasz jedzonko, prawda? Tak, coś tam zbieram. Dobrze. Czekajcie, bo my tu problem mentalny mamy, bo nie mamy trawki. O, jest cmentarz, to dobrze, to zaśmigaj dalej. Wiecie, jak chcecie, to ja wam mogę trochę skołować, ale to po nagraniu. Będziecie mieć trochę. Przecież ty masz ode mnie, głupia. To dobra, ja idę tam po was. Znaczy, ja słuchajcie, odpalam tą postać, ja nie grałam od dawna. Ja nie pamiętam, co ona robi, ale spoko. Coś mi tu spada, coś chyba rośnie. Wiecie co, chyba zima idzie, bo liści na drzewach nie ma. No. Nie potrzebujecie drewna, bo mój chłopak coś narzeka, że... A, meteoryty! Że musi porżnąć. No to rżnijki, no rżnij! Przecież już my mamy prywatną plantację drzewa, więc będziesz miała co rżnąć, żył. Doszłam do rzeki. Jakiej rzeki? Rzeki? U nas nie ma rzeki. Jest rzeka, taka dziura jest tutaj. Rozumiem, że mam iść... Aha, dobra. Młotka, ale ty ogarnęłaś, że z tej drogi miałaś się odsunąć? W sensie ale to dopiero na pustyni. A gdzie na pustyni? Cześć, Kina, jest Kina. Hello. A gdzie Młotka? Nie wiem. Aj, skupiłam się. Magda, idź tutaj, Młotka, gdzie szukać dziewczyn? Idź tędy, właśnie tylko po przekątnej na górę. O, jakaś blondyna mi tu lata. A to Ania. To ja. O, cześć, Ania. Dobra, Młotka, teraz spokojnie, powiedz mi, gdzie ty jesteś i co widzisz? Koło kamieni. Koło kamieni, to ona jest jeszcze na dole chyba. Ale poszłaś na lewo czy na prawo? Na lewo. Gdzie jest to? Boże, miałaś iść na prawo. Plantacja drewna. Oj, prawa, lewa, co za różnica. Ja wracam do obozu, weź z nim przepadnij. Madzia, prowadź. No chodź, trawki zbieraj po drodze. Zbierałam tam trochę tego. Boże, jakaś ty nieubrana. Za ciebie. No, zaprosiłaś mnie do siebie i z gołą dupą każesz latać. Myślałam, że przyjdziesz ubrana w jakieś, wiesz, suknię wieczorową, czy co? Taś, moja boja. Jezu, ta moja postać gada. To, kochana, co ty robisz? Zbieram drewno, biję pajączki. Właśnie widzę, że tutaj coś... Już, zobaczyła chłopa i się całuje. A co? Mój w robocie siedzi, to coś muszę robić. A, to dlatego tyle spokoju w domu. Tak, zdecydowanie do kina tędy nie szło, bo wszystkie jagódki są. Zapłaciłam! Boże, i zaraz zginie lama jedna. W górę! I tak się zgubiła. Tak, ja na to poradzę. O, lód. Gdzie te drzewka do różnieca? Lód masz? To idź tak... lód i mam jajko. Znaczy, ja nie mam jajka, tylko widzę. To od tego jajka idź na prawo. Ej, jeżeli ta jesteś przy rżnąć? Tym jajku, o którym myślisz. Możesz rżnąć. Dziękuję. Rżnij wszystko, bo nie mamy drewna. O, owalone krzaczki, to znaczy, że... Tak, to idź cały czas na prawo, a potem do góry zajwaniej. Tylko zrób sobie z czegoś ognisko po drodze, albo chociażby pochodnie. Ty, mów na prawo. Brawo, Magda, brawo. Na pewno będzie wiedziała, gdzie skręcić. Tak. Ja w nią wierzę. O, to są pierogi. Idź tą drogą. O, siedzi kolacja dla mnie. No pierogi są w lodówce, jak coś. O, jak drogę znalazłeś, to tak, to idź tą drogą. W lodówce pierogi. Nie, ja coś mi upada, myślałam, że to rośnie od zbierania drewna. To ja sobie wezmę te pierogi. No, ja nie chciałabym cię uczyć biologii, ale to nie tak działa, wiesz? Czekajcie, nigdy wezmę pochodnie, może pójdę po tą młotkę. Idź, szukaj ją. Dorzucam wam papu do lodówki.
Dobrze. O, świetliki. O, że świetliki, teraz je szukaj jeszcze. Macie 11 drewna? Co się dzieje z jajkiem? Pewnie albo mu zimno, albo za gorąco, odstaw kawałek dalej. Chyba mu zimno właśnie. No właśnie, tak też myślę. Młotka. Nie, nie kuk! Dzięki, dziewczynki. Gdzie ty jesteś, Młotka? Zgubiłam się. Młotka, stój na tyłku i rano cię znajdę. Ja sobie poradzę, grajcie sobie. Może na koniec odcinka dojdzie. Tak, dojdzie, umrze, a potem my umrzemy, bo ona dochodzę ostatnio. Sum. A, może tobie chodziło o to? Myślałam, że to dla mnie papu zrobiła. No to ja wróciłam. Dam ci do buzi, chodź. O jest. Działo, moja żona tu jest. Za późno. Nic nie zaszło. Ja się nie gniewam. Nic nie, ja nic nie zaszło. Złotych nakarmić. Łocia, przyjdziesz, też dostaniesz do buzi. Daj! Daj, jak się znalazłaś się? O, że jesteś co to mimem? Za postać? Jestem mimem. W ogóle to dziewczyny, słuchajcie, bo dlaczego to jest drużyna Lam, to wiadomo, a dlaczego my jesteśmy drużyną Clash, to może któraś by objaśniła? Ja nic nie wiem. Bo macie duże dupy. Dzięki. Ej! Ja się buntuję. Masz, Aniu, zrobiłam ci balonika. Przepraszam, proszę, ale nie masz dużej dupy. A mogę go zabrać? Nie wiem, co on robi, ale go zrobiłam. Może go zabrać, ale mogę. On mnie uderzył! Przepraszam! Jak mogłaś? Niegrzeczny balonik! Niegrzeczny! Dobra, spadaj od lodówki na chwilę. Nie mogę, bo wam wkładam marchewkę. No właśnie chciałam też tam włożyć marchewkę, wiesz? O, właśnie tak. O, wypluła się! Jajko się wypluła! Mogę zamordować! Nie, nasz pislaczek, o! Mogę zamordować! Nie, jak urośnie, to będziesz mogła. Idź zbieraj drewno. Ale ja nie mogę, bo mi opada, jak zbieram drewno. To niech ci staje. Czemu nie macie tu żadnych krzaczków? Jak nie mamy? Parę jest. Ej, bo mi się ekran trzęsie, jak ja drzewo walę. O! Dzień dobry! Cicho! Cicho, może to będzie dziwny odcinek. Dobra, to ja chciałam. Kina się wściekła. Tylko nas nie gryź, okej? Okay? Postaram się. Ja wezmę sobie, zrobię łopatkę i pójdę kopać krzaki. Po prostu, tak to jest, Marta, jak mówisz siostrze, nazbieraj mi drewna. No to idę i zbieram, no. Okej. Okay. Nie zapytaj się. Ale przynajmniej będziemy miały zapasy na zimno. Siekielkami będziecie to rżnąć. Ej, ale ten iskak... Udało się, dlaczego jej zaprosiłyśmy? Za mną? Wiedziałam, że któraś z nas weźmie rudego. Nie, nie wiedziałam właściwie. Tak. W ogóle wiesz co? Sobie. Ja miałam koncepcję, żebyście wzięły te, którąś z tych postaci, którą mamy, jedna i druga, i byście nas klonowały. O, w ten sposób. Też było powiedzieć wcześniej. Oj, dałam im własną inicjatywę, no nie narzekają. Chcę być bobrem. Dawno nie byłam bobrem. O, ale dlaczego jesteś znowu? Siekiera? Tam na górze. No rzeczywiście jest. Czemu jestem ruda, bo się nie dostałam? Nie, czemu nie, czemu znowu jesteś tym, Woodim? No bo zeszło, to znaczy stanęło mi. Bo to opada do zera, się zmieniasz, później ci... Raz staje, raz opada. No tak jak nie w życiu. Wiem, raz w życiu tą grałam postacią. Co wy tu dziewczynki macie? Na to też są lekarstwa. Ale to jest normalne, że on raz stoi, a raz opada. I falu, dzień dobry. Dobrze, czy ktoś może właśnie kupy pozbierać? Takie pytanie. A, pada. Nie, czemu pada? I farm by ktoś wyzbierał. Dopiero co posadziłam świeże. No ty wiesz, ile już tu to zakiełkowało. No już idę. Aniu, kurczek się do ciebie przykleił, zauważyłam. No wiem, właśnie ciągle mówię, żebyś go sobie wzięła. Ale jak ci mam go wziąć? Mogę ci dać żarcie dla niego. Ale ja już mu dałam coś i on więcej nie chce. To znaczy widzowie pisali, żeby go karmić wtedy, kiedy drze morda. Anka mu trutkę tam zarąbała, nie? A ściura! Ja nie wiem, raz przestawiłam jajko i musiał się przyssać, no. Było nie tykać jajka. To by ci zamazł. Ale zobaczyła. Zobaczyła. Ale jakie to niewdzięczne. Ja to jajko hodowałam od małego jajka, do dużego jajka, a Ania tylko macnęła i już jej kurczak. No właśnie. Już i teraz muszę go karmić. Anka ma rękę do jajek najwyraźniej, no. Co ej, zrobi? Do jajek czy do ptaszków? Przepraszam, i do jajek, i do ptaszków najwyraźniej.
No wszystkiego. Mózga coś tak Kina, ci, żeby z tej kofy wyleci. No chyba ty, ja jestem grzeczna na razie. Na razie. Oprócz tekstu o grubej dupie, który już Ark zdyskredytował. Ale Ania dostała balonika na przeprosiny. Tak, który mnie chciał zabić. Dzięki. Po co go pukałaś? No chciałam go zabrać do rączki, no. I założyć na ptaszka. Hej! Do klatki. Ale już mi się okazało się, że to nie tak działa. Kurwa! Która? Kina, jak ty się wyrażasz? Ej, właśnie w kuchni pierdzielą mi jakieś gary, nie? Ja ci mówiłam, że masz duchy, bo ja non stop u ciebie słyszę szepty. Tak. Ty słyszysz szepty, bo jesteś po... A nie. Kina, zachowuj się. Magda, jakby tobie nagle w kuchni garki pierdzielały, to też mi się wkurzyło, nie? Płata jestem. A nie pamiętasz, jak mi kiedyś właśnie wszystko spadło na łeb i jeszcze kubek od ciebie mi się pobił? Stukłaś go specjalnie. Agresywny kubek. Bo to od Kina. Ej, ode mnie rzeczy są delikatne. Zimno mi. Właśnie, kto mi kolację zrobi? Mam dla ciebie 13 kubek, Madziu. Masz kubki? A to fajnie, to jak Młotka przyniesie krzaczory i je posadzi, to trzeba będzie kubkami posypać. A czemu nie z gnilizną? Bo nie mamy zgnilizny. No to jak? Mam do was króliczka. No tak, u nas to się zjada. A nie, a dziecko ci płacze, nakarm to. O Jezu, nie mam tych. Dać ci? Ziarenek. Nie mam. No to chodź ci dam. Weź go na grilla wrzuć, co ty będziesz to karmić, proszę cię. Większy to wiesz, ładnie się będzie piec. Co macie? A tu macie obóz. Stój, tak. Kurczak! Gdzie uciekasz? Bezsilny kurczak. Co zrobić z królikiem? Za farmą, czy po coś wam królik? Nie, królik tam po nic. To morduje. No morduj sobie. Oj, zimno mi bardzo. No nie chcę tego. No to czego mordedar przy mnie? Że mnie zobaczył, czy jak? Nie, bo ja go nakarmiłam w międzyczasie. Idź stąd. No mi... Ja się nie przyznaję. Teo sabotażystka. Tak. To się opiekuje ptaszkiem Ani, to trochę takie dziwne. Kto? Upolowałam sobie jedzenie. Myślisz, że po co ja przy tym garku stałam? Myślałam, że jakaś kolejka. Macie biedę jednego gara, no co wy tak? No właśnie, ja nie wiem, jest strasznie, no. No bo jakoś tak, wiecie... Zrobić jedzenie. No mnie wyszło jakoś z drugim garkiem. Na 3 akurat się nada, a tak na 5 to już tłok. No. A dzięki ci, Młotka, ale jesteśmy wywalone z serii. Oh well. Będą tego żałować, nie przetrwają bez nas. Macie kolejne 2 drewna se wsadźcie. Jak to niesprawiedliwe, Kina, mogłaś dorzucić jeszcze jedną sztukę, a tak to co? Trudno! Nic... 2 drewna na 3 kleszcze. Ej, Magda mi zeżarła obiad! Nic, przecież nic ty wiesz, że całe życie jestem głodna. Ej, ale jak mamy taką dużą drużynę, mogłybyśmy się na pająki wybrać w końcu. A to może nam dajcie jakąś zbroję, broń, coś ten? Teo, działaj. A nie, idziemy na pająki! Tam jest pełno drewna w skrzynce, jak coś. Właśnie, może ja bym trochę tego drewna zostawiła. Przecież wam podobno brakowało. Nie, tak... No ale już ktoś tu się zamienił w bobra i nagle zrobiło się więcej. No przepraszam bardzo, że się zamieniłem w bobra, no zdarza się. Oj, ciemno. Ej, to moja postać do stop ględzi, nie? Do wygadana. Skrzynka by się jeszcze jedna przydała. Garnek by się przydał. Głodna jestem. Magda, ja się najadłam. Co zrobiłam? Wracam do domu, bo piździ. Znaczy, zimno jest. Ty, gdzie ty jesteś? Polazłam gdzieś szukać guza. Właśnie, tak patrzę po tym naszym obozie i widzę, że czegoś brakuje. Przyzwyczajcie się. Nie, meteoryty! Aha, to no wiem, to gdzie jesteś przynajmniej. Nie, przeżyję, da radę. Tak myślisz? Mhm. Zimno, meteoryty. Zmoknie. Masz. Co to ma być?
No, jestem przemocona. To? Chciałaś kupę, to ci przyniosłam. Ale to się do wczestera to się wsadza. A ja wiem, w co ci się tam wsadza. O Boże, zima. Ojej, a my takie nieprzygotowane. Rozumiem, że macie kamienie wskrzeszenia, czapki i... Okej. Nie, my nic nie mamy. Myślisz, dlaczego tutaj jesteś? Kina, idziemy polować na bifalu, jak prawdziwe kobiety. Ale muszę się najpierw rozgrzać. To kto chce zbroję? Ja poproszę. Ja no też. Ja 10. Hej, ale stój w miejscu. Przecież stoję. Wiesz, nie, co, ja skrzynkę chyba zrobię. A gdzie młotka? Myślałam, że to mi zrobi czapeczka, ale nie, się szlaja. Pojdźmy sobie. Przecież młotka zaginęła. No nie mogłam zrobić, bo mnie ciemno zżerało. Już zrobię wam czapeczki. Boże, gdzie są skrzynki? Na palcie ognia. Kamyczki. W piecu. Jestem. A, jesteś. Znalazłam wam aż jedną kupę, proszę. To ja Dzięki. Ej, to ja poszłam, przyniosłam 13. Wow, ale jesteś pomocna. Wiesz, nie też, że ja się czepiam, ale to pewnie twoja. No dobra, przyznaję się. No. O, dziękuję. Młocia! Tak? Czapeczka. Czego wam brakuje dziękuję. Na kamienie grzewcze, dziewczyna? Ja mam kamień grzewczy już. Ja nie mam, ja jestem biedna. Ale to przejrzyjcie skrzynki, bo muszę wiedzieć, co ogarnąć. A w czym jest kamień grzewczy? W survivalu. Dziesięć kamyszków, jeden kifolek i trzy te. Ja tu współpracuję z tobą. Flinty. Ja mam całe 8 kamyczków, proszę. I 4 flinty znalazłam. Czekajcie, bo jestem... No to sobie może zatrzymaj, co? Będziesz coś z tego budować, czy coś? I niech to się obec zrobi. Ja Magda, ten garnek gotuję dla siebie, nie? Cieszę się, że będziesz garnek jadła, ja wiem to, co jest w środku. Magda, spadaj! Spadaj, Magda! Magda, won! Idę z młotko powspółpracuję. A, kamieni nie mam. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak będzie lato, to wy z tymi farmami będziecie tak bardzo w dupie. One w ogóle nie są na nic przygotowane, ja nie wiem. Co wy żeście robiły przez te 20 dni? Nic. Okej. Zwiedzałyśmy. O tak, tak. Młotka, sadzisz coś gdzieś? Aha, tu sadzisz. Ale tego chyba nie trzeba nawozić. Nie, ale jeszcze trawka jedna była do nawożenia. A, tu jeszcze coś posadziłaś. Aniu, dziecko płacze. Znowu! Czemu ty mu żadnego imienia nie dałaś? Bo to twoje było! Nie byłam przygotowana na macierzyństwo. To trudno, wpadka. Proponuję dać na imię Ptasiur. Kto potrzebuje kamyczków? Mogę zrobić. Mam. Ja mam. Ja już ja taki na zimę to bym potrzebowała, jeśli mogę. Ja poproszę. To już zrobię wam dwa kamyczki. Dziękujemy, to zrobię obiad. Ej, to jedyna o nas dba, nie młotka? Teo, zrób obiad. Ej, zróbcie obiad. Zrobię, tak? A tak! Nie. Zostaw mnie. Nie zauważam, że masz czerwony tyłek. Zostaw mnie. Tak w zimie czerwony tyłek? Obmarz mu. No i się wkurzył, nie? I tak musimy na nich zapolować, Kina. Poczekaj nam, ja to z tobą ogarnę. Tylko jeszcze broń muszę sobie ogarnąć. Teo, zrobisz mi dzidę? I mi. Teo, zrób mi dzidę. Zrobię ci dzidę. Magda, żarłoku! No głodna jestem, cicho. Też jestem głodna, dawać żyć. Nie wiecie, że ja w tej drużynie mam największy żołądek? Jezu, ja zaraz umrę. Młotko, one sobie z nas zrobiły pachołów. Z głodu. Ania, oddaj kamyk. Wy zaprawione w survivalu macie tutaj 3 wrzody dodatkowo, no to musicie sobie jakoś poradzić. Kina, gdzie jesteś? Jestem. Czuję się, jakbym robiła eskawesta, naprawdę. O, od razu mi cieplej w dupę. Jeść! Anka, nakarm Bahora! No! Nasz ja nakarmiłam. Ja nie mam już nasion, niech spada. Ja mam jedno. Ja mam nesiona. O. Teo, mi się zrobiłaś mi dzidę? Już ci robię dzidę. Poproszę. To mi się dobrze, porozmawiałam po nagraniu. Ej, przed chwilą dałaś się jej pchać i wsadzała ci do buzi. Ale nie nazwałam jej misiem! W żadnym konflikcie. Wy wszystkie jesteście misiaczki. A ja mam dzidę.
pięć a ja nie mam. A chcesz? No, najlepiej to i tak nie. Z skrzydełkami na głowie wyglądamy, o. Chodź, idziemy polować kina. Czekaj, Dida musi mi to zrobić. Ale tak w nocy idziecie polować? No jak? Dobrze. Możesz iść z nami, potrzymasz tam pochodnie. Nie chcę nic wam trzymać. To bardzo odpowiedzialne zadanie. To ty chodź z nami, chodź. Chodź. Ale jest no chodź, potrzymasz nam, chodź. Nie mam pochodni. No zrób... Dobra, poradzimy sobie jakoś. No idę, czekaj. Nie, nie ognisko. Nie mam patyki. Masz pochodnie. A ty na mnie narzekałaś, że ja się nie umiem wybrać. O Jezus. 35%, nie, no już, ale Teo, to weź się to schowaj na razie. Po co ty z tym biegasz w dół? Ja wiem. Czekaj, masz stój, masz patyczki, zrobisz tę kolejną. Kotek, idziesz? Okay. Idę. To będzie ciekawe. Na pewno. No. Po co mi kwiatki? Tak, a my dwie niedoszłe matki zostałyśmy i Bachora pilnujemy. Właśnie. Teo teraz nuci lot Walkirii w takim razie. Ale patrz, ptasior przynajmniej ma towarzystwo z Chesterem. No tak, przytulił się do niego. Niech ładnie razem śpią. Chodź też się my nawet nie potrafimy iść w jednym miejscu, nie? Ciężko się chodzi w jednym miejscu, wiesz? Teo! Zrobiłaś następno, prawda? Teo! Nie! Łapa. O nie! Dobra, idziemy. Wszystko przykrywa ale śnieg. Ale może byście to zebrały. Może jakaś zima brzydka. A my jesteśmy przyzwyczajone, że mamy tego w brud. Też jakoś super najedzona nie jestem, bo Magda całe jedzenie wpierdziela, nie? Oj tam. Nie my idziemy tak w ogóle? Na pifalo. No gdzieś tutaj łaziły, no, nie? No, trzeba je szybko dorwać. O, dobra. To jest czerwony. Pojedynczo. Do tego lejemy. Zaraz się wszystkie rzucą na was i znikicie. O! Dobi! Tak, zostawcie mnie po ziemi! Tak przypuszczałam, że to się skończy. To będzie interesujące. Znaczy, odwrót! To był taktyczny odwrót. Aż muszę zobaczyć perspektywę. Ja też. Odwracamy. Ej, bo ja nie wiem, macie coś do jedzenia, prawda? Macie coś do jedzenia? Nie, no ja tak, to tak, oczywiście. Zdrowiczyłeś bilet, ty sobie poszły. Ty, a jakby go podpalić? No to dajesz. Będzie od razu pieczyste. Wow, nie bije! No ty masz pochodnie! Ewo! Idziemy do obozu, w dupie to mam. Tam z głodu. Boże. To było dziwne. Nie, trzeba się wyleczyć. Ty oddychaj, nie? Nie mogę, zaczęłam ci krztusić. No ale przynajmniej zabiłeś mi jednego pająka. Mająka. To po prostu nic, tylko gdzieś łazić. To trzymaj pochodnie. Ale to... Nie. Ja wyglądam na świetlika, cały czas powtarzam, że jestem kleszczem, nie świetlikiem. Teo, ale ja chciałam tego kokona, bo mi źle zostało. Kokon zostaje. Tak, to nasz prywatny. Zabiłam sobie pająka z myślą, że o, dostanę kokon, to się uleczę, bo mam 40 zdrowia, nie? Zarąbała poczła. Ja ale kokony mamy w domu i to pełno. Dam ci, chodź, nie martw. Teraz to spadaj. Ode mnie nie weźmiesz, masz. O, kokona. Dziecko ci płacze, czego tego nie karmisz? Nie mam tych nasion. Już, ostatnie miałam i oddałam. A nie ma gdzieś... Mam. No, to daj Ani, bo to płacze. W lodówce są. Położyłam. Ciągle jęczy to małe. Ej, ja mogę sobie w nocy zaklepać namiot? Możesz, klepaj. Klep ten namiot nocą. Mogę sobie w końcu zaklepać garnek? Nie. Młotka, ej, weź jakbyś chce gotować, to ugotuj też dla mnie na noc, co? Tylko, o, najlepiej! Ale, młotka, tylko tak, czego żeby ty tam Magda schodzisz nie jedno z drugą? Czekaj, ja popilnuję. Kotek, weź mi ugotuj, bo jak nie ugotujesz, to ja umrę z głodu w nocy, bo przecież Magda wszystko zeżre. Ja tylko do ciebie mam zaufanie.
A, królik się złapał. No. Rozumiem, że miód też nam zamarznie. No. Jaki miód? W sensie ule czy miód miód? Bo miód jest zabrała. W sensie z uli. Tak, teraz te. Miód będzie dopiero na wiosnę. O, słodko. Anka, zbieram ci żarcie dla Pachoła. Pingwiny, może pingwiny ubijmy. Ja już z wami nic nie biję. Zdarza ci się coś gotuje, Kina. Motka, ale jak ty to mogłaś zostawić? No Magda się tu kręci. Oj, dasz sobie taką radę. No która uderzyła pingwina? No zgadnij, która. To ja. Naprawdę? Au. Naprawdę uderzyłaś pingwina? Au. No Ani, ale serio? No. Ona go tylko chciała przytulić. To wszystko zdechło. Przynajmniej nie będziemy nieroba karmić. Już. W sensie, że Ani? Mamy podkryty jakiś ten... Ten? Nie ten, ja... ten. Czekaj, ja zdobyłam dildo, ja cię wskrzeszę. Wskrzeszaj, tak. Ale chyba mam za mało HP, żeby cię wskrzesić. Ja mam 48, ale to jest... Aha, bo tu... Wy czemu mi tu dwa duchy latają? Co jest nie w porządku, nie? Bo to moja siostra. Widzę, że jesteście sobą bardzo blisko. Tak, teraz już w ogóle. Czy twoja siostra też chce mi zderzyć obiad? Chyba tak, ona się przyczepia do każdego. Maciu, tak, czy ty masz chociaż trochę hapeków? Niestety mam. No to wskrzeszaj. Niech mnie ktoś uratuje. Ale jestem biedna pokrzywdzona miejsca, nie mam, zaraz to miejsce zrobię. To nie moja wina, że pingwin mnie zaatakował. Już ci poszła trzasła pingwina, ja umarłam. Aj. Chodź tu, nic no to. Magda, masz szarpnęło. Och, dziękuję. Targnęło mną. Tam jest garnek wolny, bo ja za chwilę umrę. A czekaj, bo już to nie gotuję. Tylko muszę mieć z mięsem jakby, co nie? To nie, że wegetariańskiego. Nie. Proteinki te już. Sprawy. Jej, dziękuję. Zaraz proszę, drugi garnek, ale muszę mieć jeden patyczek jeszcze. Dam ci patyczka. A jak jej dam wszystkie moje patyczki, to tak nie zareagowała, nie? Proszę. Dobra, to odezwiesz się na WhatsAppie, nie? Chyba się chciała. No, przecież to pamiętam. Omniom. Oj, Kinusia, się nie gniew. Ale patrz, zarzuciła fochem się w namiocie tam, wiesz, schowała kara. Liczyłam, że przyjdziesz, młotka, do mnie, ale stoisz tam, no to... Nie zmieszczę się, sorry. Przecież nie jesteś kleszczem. Teraz się nabijajcie. To moja postać ma mały brzuszek. Chcę jeść. I chcę życia. Pieroga chcę. Idź do namiotu. Tylko lamę wygoń. A to co się śmieje? Ona dzisiaj załapała coś. To, no, przez to trafkę. No chcesz pieroga, no. Napąknęła śmieszka. Już nie jesteś... Co było do pieroga? Do każdego pieroga zawsze pasuje jajko, pamiętaj! Tudzież możesz dwa pierogi, no jak wolisz! Jezus! Dobra dziewczynki, noc jest, więc należy zakończyć ten szalony odcinek. Mam nadzieję, że... Najpierw pieroga! Nie dostaniesz pieroga. Tak! Ania, podaj, ja my coś wymyślimy! Choć mięsem dostaniesz. Nie. Masz mięsem. Co zrobiła lasagne? Masz, nie wyszło. Co ci wyszło? No. Weź się podsuń, Teo. Albo która dołóż do ognia. Podsuń się, Teo. O, dobra. No, więc mamy nadzieję, że odcinek z lamami wam się podobał. Jeżeli chcecie więcej lam, to piszcie w komentarzach, albo ewentualnie męczcie je, żeby z nami wytrzymały. Chcą. Chcą, tylko jeszcze o tym nie wiedzą. Dobrze, więc po kolei była ze mną Kina. Byłam, cześć. Młotka. Byłam, hej. Teo. Byłam, pa! I Ania. Byłam, pa, pa! Dzięki, pa, pa!